hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim odbył się pierwszy ogólnopolski turniej hokeja na trawie o puchar przewodniczącego Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim. Otwieram turniej o puchar przewodniczącego Rady Gminy w hokeju halowym. Turniej uważam za otwarty. Zapraszam do rozgrywek. W turnieju brało udział 11 zespołów żeńskich podzielonych na dwie kategorie. Juniora z rocznika 2002 i młodsi i młodziczek rocznik 2004 i młodsi. Zespoły biorące udział w turnieju reprezentowały trzy kluby sportowe. LKS Gąsawa, UKS Orient 2 Łozina oraz gospodarz turnieju ULKS Bursztyn Lewin Kłodzki. Ze względu na to, że ta nasza hala nie jest aż taką dużą halą, by to grało i pięcioosobowe składy z bramkarzem. Czas gry będzie 7 minut dla młodszych i 12 minut dla starszych. Jest naprawdę 11 drużyn, meczy będzie około 20, także będziemy się chcieli pośpieszyć, żeby jednak wszyscy ze sobą pograli. Jakie szanse widzicie dla siebie w tym turnieju? Szanse? No dosyć dobre, tylko jeszcze co los pokaże, to nie wiadomo. A jakiej drużyny najbardziej się obawiacie? Gąsawy. Dlaczego? Bo słyszeliśmy, że jest na pierwszym miejscu na Mistrzostwach Polski na trawie i na hali. A co sądzicie o drużynie Bursztyn Lewin Kłodzki? To dobra drużyna, tylko myślę, że jeszcze niedoświadczona. Brakuje im treningów i sprzętu. Dlaczego uprawiasz tą dyscyplinę sportu? No podoba mi się, lubię w to grać. Fajne są zawody, takie turnieje w ogóle. Jakie są dotychczasowe osiągnięcia? Nawet dobrze, ostatnio byliśmy w Gąsawie i wygrywałyśmy 9-0, 4-0, więc było dobrze. Czy trudno się nauczyć gry w hokeja na trawie? No nie jest łatwo, trochę trzeba popracować, żeby być dobrym. Jak długo trenujesz? No od pierwszej klasy, no to 7 lat już. Czy ilu sędziów będzie uczestniczyło w prowadzeniu takiego meczu? No mamy tutaj sędziów z Gąsawy, mamy z Łoziny. Przyjechał pan Marzec Tadeusz, to jest zasłużony człowiek dla hokeja w Polsce, na Dolny Śląsk, uczestnik olimpiady z Moskwy. Turniej jest dobrze obsadzony, bo startuje dużo drużyn w kategoriach juniorek, młodszych i młodziczek. Trochę za rzadko, bo to jest raz do roku tylko. A my mamy rozgrywki o Mistrzostwo Polski halowe. I na trawie. Także tych halowych powinno być więcej, bo tam się uczy techniki i tam się uczy taktyki. Natomiast jak się wychodzi już na trawę, to już trzeba walczyć o wyniki. Ale dobrze, że taki turniej się odbywa, bo to pobudza szkoły, dzieci do tego, żeby brały udział w tego typu rozgrywkach. W Lewinie Kłodzkim tak naprawdę hokej na trawie jest już uprawiany od paru lat, a w tym roku po raz pierwszy odbywa się turniej. Bardzo się cieszę, że został zorganizowany i bardzo dziękuję panu Jerzemu Wiśniewskiemu za tą inicjatywę. Każda inicjatywa jest dobra i oby było takich jak najwięcej. Czy jest ku temu odpowiednie zaplecze i warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu tutaj w Lewinie Kłodzkim? Tak, mamy odpowiednie zaplecze, jest hala sportowa, na której dzisiaj odbywa się turniej. Posiadamy odpowiednie warunki nie tylko do uprawiania hokeja na trawie, ale również do innych dyscyplin sportowych, między innymi do lekkoatletyki. 6 grudnia dokonaliśmy uroczystego otwarcia boiska z nawierzchnią trawiastą, bieżni i skoczni do skoku w dal oraz siłowni zewnętrznej, co jest uzupełnieniem naszego dotychczasowego zaplecza sportowego. Rywalizacja w turnieju była dość zacięta. Pierwsze miejsce zajął zespół LKS Gąsawa, a gospodarze ULKS Bursztyn Lewin Kłodzki uplasowali się na 4. miejscu. Czy się myśli o drugim takim ogólnopolskim turnieju za rok? No na pewno. To jest dla nas duża satysfakcja, wezwanie też. No, przede wszystkim musimy współpracować trochę ze szkołą, żeby nam trochę tutaj pomogła w organizowaniu takich zawodów. Jak pan widzi, zawodników jest setka. No, mamy trochę kłopotów z energią, z tym, z miejscem. No, nie powinno tego być i myślę, że na drugi rok już będzie to dopasowane i dograne.